1933 roku amerykański jasnowidz William Branham doznał wizji. Związany z zielonoświątkowcami wizjoner twierdził, iż dostał 7 proroctw prosto od Boga. Dotyczyły one m.in. II wojny światowej, systemów totalitarnych, ich przywódców takich jak Benito Mussolini oraz rozwoju technologii. Wedle 7 proroctw Branhama wybór kobiety na prezydenta Stanów Zjednoczonych ma ostatecznie doprowadzić do zagłady Ameryki. Kiedyś Amerykanie myśleli, że chodzi tutaj o Hillary Clinton, ale czy aby na pewno? Posłuchaj słów jasnowidza. Widziałem potężną kobietę o pięknym wyglądzie, ubraną naprawdę po królewsku, jakby w purpurę. Mówił w swej wizji jasnowidz. Ona była wielką władczynią Stanów Zjednoczonych. Kobieta ta, zdobywszy władzę, miała ujawnić swe okrucieństwo i pełnić urząd, łamiąc wszelkie demokratyczne zasady. Czy owo piękno i purpura pasują do Hillary Clinton? A może bardziej do pani Kamali Harris? A ty co sądzisz, drogi widzu? Daj znać w komentarzach, dopóki jeszcze mamy jako taki internet i obejrzyj najbardziej aktualną przepowiednię w naszych czasach, czyli proroctwo Sławika, pieczęć bestii, przepowiednie 10-letniego chłopca o czasach ostatecznych. Pozdrawiam cię, z Bogiem.